Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. Chciałbym w tej części kursu pokazać działanie narzędzia Spin, dostępnego w trybie edycji. Aby pokazać, na czym polega jego działanie, dodam sobie do sceny Plane i z tego Plane'a usunę trzy wierzchołki. Ostatni wierzchołek w widoku z góry przesunę na oś X i odsunę go troszeczkę od środka bryły. Teraz spin jest to narzędzie, które pozwala obrócić ten wierzchołek wokół środka bryły, w której on się znajduje, jednocześnie wykonując na nim operację extrude. Można uzyskać ten efekt naciskając klawisze Alt-R. Włączę jeszcze wyświetlanie. Naciskam Alt-R, no i mam od razu 9 razy wyekstrudowany wierzchołek z poprzednich wierzchołków obrócony dookoła swojego środka, dookoła środka bryły o 90 stopni. Teraz istnieje panel narzędzi, na którym można to polecenie włączyć. Ono znajduje się po lewej stronie w grupie operacji dodających nową geometrię i nazywa się spin. Jeżeli jeszcze raz wcisnę guzik spin, to dostanę następnych 9 wierzchołków i tak dalej, aż do zamknięcia pełnego koła. Oczywiście w tym miejscu dwa wierzchołki nakładają się na siebie, więc mogę zaznaczyć wszystkie, wybrać menu W i usunąć powtórzenia. Wtedy znika jeden z tych nakładających się wierzchołków. To jest jakby rzecz podstawowa. Teraz usunę wszystkie wierzchołki poza jednym i zaczniemy od nowa, ale teraz przyjrzymy się opcjom, które to narzędzie udostępnia. A więc mam zaznaczony jeden wierzchołek, naciskam teraz operację spin, no i mam zrobiony ten spin. Teraz dopóki niczego nie zmienię na scenie, dopóty będę miał możliwość regulacji opcji tego narzędzia. One są dosyć proste. Pierwsza sprawa to ilość kroków, które są wykonywane podczas kolejnych operacji ekstrudowania. Normalnie jest ich 9, mogę ich ilość zwiększyć na przykład do 32. Mogę zrobić także operację, która polega na tym, że moje wierzchołki nie są łączone za pomocą operacji ekstruda, a tylko kopiowane. Do tego celu służy opcja dupli, którą mogę włączyć. W tym momencie tracę połączenia pomiędzy wierzchołkami. Jest to o tyle przydatne, że mogę w ten sposób stworzyć zestaw na przykład geometrii. No, zróbmy może jakiś malutki kawałeczek małego takiego plane'a, którego wypełnię ścianą, ustawię go w ten sposób i teraz mogę zrobić operację spin, która oczywiście wszystko mi ekstruduje. Jeżeli zaznaczę dupli, w tym momencie otrzymuję tylko duplikaty bez połączenia między nimi. Oczywiście ilość kroków mogę zwiększać lub zmniejszać, ale jeżeli teraz zmienię kąt obrotu na przykład na 360 stopni, to otrzymam pełne koło. I mogę nadal zmieniać ilość duplikatów. A więc jest to dosyć fajny modyfikator, czy też fajna funkcja generująca mi bardzo ładnie rozłożoną geometrię. Oprócz tego mogę również sterować parametrami takimi jak środek obrotu. Obecnie środek obrotu znajduje się dokładnie w środku układów współrzędnych, tam gdzie był początek naszego obiektu. Mogę przesunąć ten środek obrotu, zmieniając jego położenie, na przykład na 1. W tym momencie środek obrotu znajduje się gdzieś w tym miejscu, no i oczywiście cała reszta ładnie się ustawia. Mogę środek obrotu przesunąć również w osi Z na przykład do góry, ale w tym momencie nie ma to żadnego znaczenia ani działania, ponieważ aby nastąpiło przesunięcie tych wszystkich elementów, trzeba użyć operatora screw, a nie spin. No, niestety tak to jest. Teraz mam jeszcze kierunek osi, wzdłuż których następuje obrót. Obecnie obrót następuje wzdłuż osi Z, a więc nie dostaję żadnej zmiany przy zmianie przesunięcia, bo to i tak jest kierunek osi i tak. Mogę to nawet wpisać 0, bo zostanie wszystko bez zmian. Ale zamiast obracać wokół osi Z, mogę obrócić na przykład wokół osi X. I wtedy otrzymam bryłę, która będzie stała po prostu w jednym miejscu i to będą wszystkie te moje plane'y obrócone ładnie, tworząc taki wiatraczek. To jest oczywiście skrańcowy przypadek. Mogę obrót wokół osi X zrobić tylko częściowo. I gdzieś jest takie miejsce, w którym to będzie miało znaczenie. Zaraz kliknie się pewnie. O, tutaj jest takie miejsce, gdzie jest 0. W tym momencie tego obrotu nie ma, natomiast jeżeli cokolwiek zmienię i na przykład ustawię lekko oś Y, to dostaję od razu obrót wokół danej osi. Jest to bardzo silny efekt. Chodzi po prostu o to, żeby te wielkości były od siebie lekko większe, wtedy dominująca z nich jest brana pod uwagę. I to jest modyfikator, który pozwala mi zrobić różne ciekawe rzeczy. Na przykład jeżeli ustawię się w widoku od strony prawej i przekręcę swój obiekt, no, w tym momencie lekko przesadziłem, sorry, trzeba będzie jeszcze raz zacząć. Zaznaczę może wszystkie poza jednym wierzchołkiem. Usunę wierzchołki i teraz zróbmy porządek ze sceną, jeszcze raz zaczniemy. Więc tak, jestem w widoku od przodu. Mój wierzchołek jest tutaj, więc przeniosę go na oś X i ustawię w siatce. Ok, teraz zaczniemy jeszcze raz. Widzę, że w siatce nie do końca równo stanął,
więc przesunę go jeszcze do góry. Zróbmy jeszcze raz operację spin, ale chciałbym też, aby powstała mi tutaj pewna geometria. W związku z tym, z tego wierzchołka zróbmy kwadrat, ekstrudując go w osi Z na przykład. Jedną jednostkę w osi X, jedną w osi Z. No i jeszcze tutaj. Przepraszam za zwłokę, ale teraz mam plane'a, który jest obiektem ze środkiem w środku układów współrzędnych, ale sam z siebie stoi obok tego środka. I teraz w widoku z góry mogę wcisnąć Alt-R, aby zaktywować tą opcję. I teraz mam spin, który wykonał się na 1/4 obrotu 9 razy. Oczywiście mogę zmienić obrót na 360, otrzymując taki jakby obwarzanek. To jest bardzo fajne. Mogę również zwiększyć ilość kroków, na przykład do 64. Już mam elegancki torus o przekroju kwadratu. Teraz, widać, że istnieją artefakty w tym torusie, dlatego właśnie, że tutaj są powtórzone wierzchołki. A więc zaznaczam wszystkie wierzchołki, usuwam powtórzenia i już jest prawie, że OK. Natomiast widać, że jest jeszcze coś nie tak. Nie do końca jakby tutaj jest jasna sytuacja. Dlaczego jeden spasm w tym miejscu jest ciemniejszy? To bierze się stąd, że często przy takich sytuacjach mogą powstać odwrócone płaszczyzny. Jeżeli na przykład wyświetlę sobie teraz wektory normalne do płaszczyzn, to łatwo będzie się przekonać, który z nich jest źle ustawiony. One są teraz za krótkie, troszeczkę je przedłużę. Może o gdzieś tak. Poszukamy teraz przyczyny problemu. No jak widać, nie ma tutaj tej przyczyny. Na razie jest wszystko w porządku, więc wymuszę taką sytuację, odwracając jedną ze ścian. Tę ścianę odwrócę, naciskając Ctrl-F, wybierając Flip Normal. W tym momencie normalna się odwraca. O, widzę, że jednak wszystkie są odwrócone. I teraz mam wyraźny artefakt, który można łatwo naprawić. Otóż naprawienie takich problemów robi się w ten sposób, że zaznaczam całość i naciskam klawisz Ctrl-N lub opcję, która nazywa się Recalculate Normals Outside. Jest gdzieś tutaj coś takiego jak Normals, taki panel, i naciskam Recalculate. I teraz wszystkie normalne skierowane są na zewnątrz, tak jak to ładnie widać. No i nadal mam ten artefakt. Już teraz domyślam się, dlaczego on może tu być. Jeżeli spojrzę na tą swoją bryłę z góry, ewentualnie jeszcze w trybie ścian, to mogę się przekonać, że tam w środku jest ściana. Widać tutaj jedną taką nadmiarową kropkę. Ona jest spowodowana właśnie przez to, że tam jest ściana. I on to powoduje w tym momencie nierównomierność cieniowania, dlatego że ta ściana dodaje jakąś tam niepotrzebną geometrię. Mogę ją usunąć przez Remove Faces i w tym momencie dopiero mam idealny torus, który wygląda bardzo ładnie. To jest jedna z rzeczy, które można wykorzystać, stosując taki właśnie operator. Inna rzecz to stworzenie na przykład jakiegoś obrotowego naczynia, co robi się dokładnie tak samo, a więc dodaję plane'a obróconego w moim widoku, usuwam z tego plane'a w trybie edycji dwa wierzchołki, tworząc tylko jedną krawędź i ten krawędź ustawiam w takich miejscach w siatce, w których będzie mógł znaleźć się obrys mojego naczynia. Następnie wykonuję operację extrude kilka razy, na przykład dotąd, w ten sposób. Weźmy sobie, zróbmy ładny top naczynia, a następnie wróćmy, aby nadać mu kształt. To jest tworzenie bryły obrotowej, na razie tak bardzo z grubsza. I tutaj wierzchołek ustawiam do siatki, za pomocą snappingu dociągam go do idealnego środka obrotu. I teraz tak, mam obrys dzbanka. Zaznaczam wszystkie wierzchołki, ustawiam się w widoku od góry i naciskam Alt-R. Mogę nacisnąć to Alt-R, no nawet 4 razy, ale mogę również wpisać parametry 360 stopni obrót. Chciałbym mieć 32 kroki i mam w tym momencie elegancki dzbanek. Ten dzbanek oczywiście wymaga pewnego tuningu, a więc zaznaczam wszystkie wierzchołki, usuwam double. No i w tym momencie jedyne co pozostaje, to jeszcze ewentualnie wcisnąć Ctrl-2, żeby wygładzić go za pomocą modyfikatora Subsurf. Niemniej jednak tak działa operator, który nazywa się spin. Spin można użyć także do innej rzeczy, na przykład do robienia różnego rodzaju powyginanych rur. Zaczniemy od zwykłego kółka, które wstawione w ten sposób obrócę w osi Y o 90 stopni i w trybie edycji odsunę je troszeczkę od środka. I teraz tak, mogę zrobić ekstruda do tego środka właśnie, następnie przesunąć całego mesza na przykład w to miejsce. I teraz środek będzie środkiem obrotu. Jeżeli wtedy zaznaczę tylko taki pierścień z wierzchołków, to mogę naciskając Alt-R wymusić obrót dookoła tego środka. Jak widać, nie wyszło to najlepiej, ale spróbujemy jeszcze raz. Przesunę tylko swoje wierzchołki aż dotąd i teraz Alt-R.
i mam eleganckie zgięcie, że tak powiem, kolankowate. Mogę również przesunąć się w to miejsce z całą swoją bryłą, zaznaczyć swój pierścień z wierzchołków i znowuż nacisnąć Alt-R. W tym momencie widać, że ten obrót nie jest we właściwą stronę, ale łatwo to skorygować, wpisując minus 90 stopni. Teraz mam przegięcie, które mogę potem wyekstrudować, otrzymując kawałek normalnej rury. Więc w ten sposób mogę tworzyć różnego rodzaju pozwijane kawałki geometrii, zachowując jednocześnie ich wewnętrzny przekrój. Gdybym mesza pociął tutaj, a później próbował go wyginać, byłoby to dużo trudniejsze do uzyskania. Zróbmy jeszcze zgięcie pod innym kątem, a więc zaznaczam wierzchołki, ustawiam się w widoku od przodu i naciskam Alt-R. No i widać, że w tym momencie nie wyszło to zupełnie dobrze, ponieważ niestety środek jest w miejscu, gdzie jest środek. Natomiast mogę ten środek przesunąć i to będzie oś X, a więc przesuwam go wzdłuż osi X do środka, gdzieś tutaj. Zrobię to może z wciśniętym klawiszem Ctrl, aby być równo w siatce. I teraz odsunę się jeszcze troszeczkę w osi Y, na przykład o jakieś jedną, może dwie jednostki. I już mam prawidłowo wykonane zgięcie. Mogę jeszcze raz nacisnąć Alt-R, no i w tym momencie znowuż będę musiał wyregulować sobie położenie środków, oś X do tego miejsca, oś Y zaraz poprawimy do tego i już jestem ustawiony. A więc wszystko jedno, w jakim jestem widoku, mogę wyregulować sobie zagięcia i moją rurę zbudować tak, jak powinna wyglądać. Ok, dziękuję za uwagę. Myślę, że to jest materiał, który dokładnie tłumaczy, jak można używać narzędzia spin. Do zobaczenia następnym razem.